Syryjczyk, który w Dreźnie zabił nożem turystę, był zwolennikiem IS. Niemcy, zabił w Dreźnie turystę. Był zwolennikiem Państwa Islamskiego. Ujęty we wtorek wieczorem 20 października, Syryjczyk, któremu zarzuca się, że 4 października w Dreźnie ranił nożem dwóch turystów, w tym jednego śmiertelnie, mógł kierować się motywami islamistycznymi, oświadczyła w środę 21 października prokuratura generalna w Dreźnie. Mężczyzna był zwolennikiem Państwa Islamskiego IS. Pchnięty nożem 55-letni mężczyzna z Krefeld w Nadrenii i Północnej Westfalii zmarł po przewiezieniu do szpitala, natomiast towarzyszący mu 53-letni mieszkaniec Kolonii, mimo zranienia, przeżył atak. Sprawca czynu zbiegł. Zadanie wytropienia zabójcy powierzono 29-osobowej policyjnej specjalnej komisji śledczej nazwanej od miejsca zbrodni komisją Schlossstrasse. Wobec 20-letni schwytanego zastosowano areszt tymczasowy w związku z zarzutami zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz niebezpiecznego uszkodzenia ciała. Był znany wymiarowi sprawiedliwości zatrzymany uzyskał w 2015 roku status tolerowanej w Niemczech osoby i miał potem wielokrotnie do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. W listopadzie 2018 roku Wyższy Sąd Krajowy w Dreźnie skazał go w trybie postępowania wobec nieletnich na 2 lata i 9 miesięcy pozbawienia wolności m.in. za werbowanie członków zagranicznej organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie IS lub osób ją wspierających. Ponadto w 2019 roku sąd w Lipsku uznał go winnym czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego i uszkodzenia ciała. Skazany odbył karę w całości, opuszczając zakład poprawczy niecały tydzień przed zarzucanym mu zabójstwem. Według prokuratury aresztowany nie zeznał dotąd niczego, co mogłoby pomóc w ustaleniu motywu widła zbrodni.